kina, ale jest ogromny. Jak za taką cenę, ja wiem, czy warto, szczerze mówiąc, chyba nie warto. Mi się wydaje, że są ciekawsze atrakcje w okolicy, na którą można wydać te pieniążki. Wjeżdżamy na stację, będziemy pierwszy raz za granicą tankować naszego gazbanka. Ale powiem wam, że tutaj we Włoszech jest w ogóle duży problem. Raz jest problem ze znalezieniem stacji, na której w ogóle jest gaz, bo na większości nie ma, a dwa, że można zatankować co? Albo gaz, albo jeszcze osobno metan. Tak, bo to chyba dla tych, wiesz, mają to jeszcze na metan. Znaleźliśmy jakieś węższe uliczki, gdzie można się zgubić i cokolwiek powiedzieć. Bo słuchajcie, ogólnie to jest takie miasto o otwartej przestrzeni. Jest tutaj dużo takich właśnie szerokich bardzo ulic, takie głównie się składa z placów i mało jest takich wąskich uliczek. A jak już są, to są takie bardzo klaustrofobiczne, prawie jak w średniowieczu można się poczuć. Wyjeżdżamy już z Gradary. Jest nam trochę smutno, bo to miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie. Bardzo nam się podobało. I powiem wam szczerze, że właścicielami albo pracownikami tego parkingu, na którym staliśmy, są Polacy. Także wczoraj wieczorem przyszedł do nas właśnie ten pan. Bardzo miło z nami porozmawiał i stwierdził, że jeżeli chcielibyśmy zostać dłużej, bo normalnie parking jest do 9:00 i na przykład wejść sobie obejrzeć tą twierdzę u góry, której wczoraj nie zdążyliśmy obejrzeć, to nie ma problemu, możemy sobie nawet do południa zostać. Natomiast okazało się, że no najczęściej tak jest, że w poniedziałki właśnie we Włoszech opada deszcz. Dużo rzeczy jest pozamykanych, oni sobie po prostu chyba odbierają w ten sposób weekendy, gdzie jest mnóstwo ludzi i duże obłożenie. I na przykład niektóre bary, restauracje też są w poniedziałki zamknięte. I atrakcje, także trzeba mieć to na uwadze i patrzeć po prostu i czytać. My dzisiaj akurat tak wybraliśmy, że dzisiaj idziemy do katoliki zwiedzać akwarium z chłopakami, słuchajcie. Zwykle właśnie robimy tak, że jeżeli jeden dzień mamy taki pełen zwiedzania, chodzimy po mieście, to na następny dzień chcemy szukać, wyszukujemy takie atrakcje, żeby były dla chłopaków, żeby oni też mieli dużo radości z tych wyjazdów. No najczęściej nawet jak chodzimy po mieście, to staramy się robić jakiś taki przerywnik w postaci, nie wiem, choćby znalezienia małego placu zabaw, żeby oni się mogli wybawić. Także teraz ja, czekajcie, wejdę do kampera, bo bardzo pada. Także pakujemy się, woda spuszczona i jedziemy. Jedziemy dzisiaj do katoliki, do akwarium. Pada deszcz. Jest przyjemnie, tak, ochłodziło się. Tutaj wczoraj właśnie się dowiedzieliśmy, że od 4 tygodni w tych rejonie w ogóle nie było deszczu. Nie o 4 miesiące, o 4 tygodni pan mówił. Tak? Tak, o 4 tygodni w ogóle nie było deszczu. Także ta woda też jest ziemi potrzebna i bardzo dobrze, że pada. Dla nas też przyjemniej, bo chłodniej. Chociaż my dzisiaj chyba będziemy chodzić cały czas pod zadaszeniem. Chociaż nie wiem, jak to jest. Raz byliśmy w tym akwarium, ale ja zupełnie nie pamiętam, jak to jest, jak to wyglądało. Najpierw mówiliśmy sobie, że fajnie, że pada, bo w Katolice, która jest bardzo turystycznym miastem, leży nad samym morzem, więc to jest taki kurort, że w Katolice właśnie nie będzie mało ludzi, bo jest taka nieprzyjemna pogoda do plażowania, raczej niekoniecznie, ale z drugiej strony właśnie ci wszyscy ludzie mogą powiedzieć, że kurczę, pada deszcz, idziemy do akwarium i może być dosyć duże obłożenie. Także zobaczymy, chociaż... Ale bilety już kupiliśmy online wczoraj, o 23:00. Tak, bilety można kupić online, to jest duży plus, chociaż nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, zobaczymy. Na pewno jest trochę chyba taniej. W kolejkach, to jest trochę pomieszane, bo jest napisane, że jak się kupuje bilety z dużym wyprzedzeniem, to jest taniej, a nieprawda, bo szukaliśmy biletu na tydzień później i były takie same ceny jak na następny dzień, tak więc... Coś tam nie do końca. Jest akwarium, zobacz, parking. Teraz patrz, parking jest jakiś mocny taki. Ale tu jest coś, tu jest ten parking? Tam stoją kampery, Łukasz, tam trzeba zaparkować. Jest parking dla akwarium katolika i tam jak ktoś ma bilet, to jest tańszy ten parking niż normalnie. Z tego co zrozumiałem, to 10 euro kosztuje. Ciasno, nie? Akwario, si? Allora, sono 10 euro. 10 euro. 10 euro. Prego. Segui lui, Akwario.
Idziemy za panem. Mamy jechać za nim? O, tutaj każe nam przyjechać, tak? Okej. Okej. Zobaczcie, takie są realia. Ptaku płacze, bo chce iść na nóżkach, nie chce iść na sidle. Chłopcy się cieszą, że idą. Tak, takie rzeczy też się dzieją. Tak wygląda to nasze miejsce. Słuchajcie, my poczekaj, Olafek. Zapłaciliśmy 10 euro, pan nas policzył za 4 godziny, więc chyba zakładają, że tutaj się tyle mniej więcej spędza. Ale tu sobie normalnie ludzie jeszcze biwakują. Nie wiem, ile kosztuje, 30 euro chyba, nie? Tak normalnie. Chodźcie, idziemy. Tam po drugiej stronie jest akwarium i tam musimy się teraz dostać. Tutaj mamy od razu wyjść z tego parkingu. Od razu na wprost kas. Rączka, Olaściu. Prawo, lewo. Coś taki brudny. Tak, a pamiętasz? My tutaj jak byliśmy, to jeszcze chyba u nas Ikei w Polsce nie było. I tutaj właśnie był taki system jak w Ikei. No. I my nie wiedzieliśmy, jak z tego skorzystać, tak, pamiętam. Ikea była, ale my jeszcze w Ikei nie byliśmy. Aha, może tak być. Może tak być. Ale tak, pamiętam właśnie. Co, chłopaki, zadowoleni? Tak. No wiadomo, że zadowoleni. Zaraz zobaczymy, jak wejdziemy, nie? Słuchajcie, będą tam pingwiny i nawet foki. A te pingwiny są wodospady, a foki mają taką jedną drewnianą klatkę. Ty już wyglądasz wszystkie zdjęcia. To po co my to w ogóle jesteśmy? Foka to była wydra, synek. A słuchaj, a co powiedziałeś babci? Co obiecałeś babci? Że będziemy robić zdjęcia. I co masz zrobić? Jakie zdjęcie? Pamiętasz? Delfina. Rekina, nie delfina. Delfinów tutaj akurat nie ma. Delfiny są gdzie indziej. O Jezu, zobaczcie, jakie kolejki. Zaraz zobaczymy, jak my wejdziemy. Tutaj okazuje się, że do pawilonu każdego osobno się wchodzi. Jedynka to jest tam. To jest blue. Zobacz, jakie to jest wielkie. To jest jeden budynek, tam jest blue, blue entrance, tak, no. Blue. No to tam musimy iść. Dwójka tutaj, trójeczka. To chodźcie, idziemy do tego blue najpierw. Tak. Blue entrance, okej. Okay. Chodź, Ola. Ingressa blue. Niebieski, żółty, zielony, jak ten. Bo to jest, tutaj mamy w niebieskim oczywiście morskie stworzenia. Tutaj będziemy mieli pewnie jakieś krokodyle, takie czekamy. Płazy gady, a tu będą pewnie jakieś kameleony. A gdzie jest ta część arktyczna? Arktyczna pewnie będzie w tamtym. Violet, tak? Może tak być. No, grazie. Io non succhero. Nie jesteśmy z cukru, nie chcemy parasolek. Gdzieś mamy parasolki, ale nie chcieliśmy ich tutaj zabierać. No bo po co z nimi chodzić później? Daleko nie było do przejścia. Zresztą wychodzi słońce! Tak, bo tam jest ciemno. Słuchajcie, tu jest takie niebo, ale tu już jest takie niebo. I po południu ma być słoneczko. Ma być chłodno, 20 koło 5 stopni. Idealna temperatura, tak, na zwiedzanie. Ale ma nie padać. Idziemy. Chodźcie, bo tutaj się kotłuje bardzo. Wczoraj kupiliśmy bileciki, przynajmniej stoimy w kasie, w takiej kolejce. 22 euro osoba dorosła i 18 euro za Olafa, bo do 100 cm dzieci mają za darmo wejście. Muszla. Trzy bileci. A czy ile QR kodę? Aha, okej. I due piccolo bambini. Ok, grazie. Brrr, chyba trafiliśmy na jakąś Arktykę, bo zimno się robi. No, wiemy to.
Wchodzimy w pasz Czerkina. Aha, to jest cały układ pokarmowy rekina. Tutaj są pewnie jakieś skrzela. I dalej tutaj jest serce. Czyli przechodzimy teraz przez rekina. Mamy skrzydlice. Mamy rekina, ale jest ogromny. Ma około 3 metrów chyba, nie? Zobaczcie, najbardziej niebezpieczne zwierzęta dla ludzi. Na pierwszym miejscu są komary, moskity, które są choroby. Na drugim ludzie. Tu mamy co jeszcze, mamy ślimaki, słonie, a na końcu są rekiny. I nad nami też jest woda. Z małymi rybkami. Razi po oczach teraz, nie? No, tam tak ciemno, to jasno. Olafcie, jak się podobało? Fajnie, ale do zielonego. Z zielonego idziemy? A co będzie w zielonym? Nie, jaszczurki. Jaszczurki? No to chodźmy, zielony jest. Tu jest zielony. Słuchajcie, jest teraz tej części zielonej, gdzie są z reguły węże. Jakieś jaszczurki. Tu jest wąż, a tam leży jego wylinka. Czyli na tym korzeniu. Widzisz, taka skórka. Zejdź teraz w żółtym pawilonie. No i są takie kładki, jak widzicie. Są jakieś kajmany. I co dalej? Zobaczymy, z tego co wiem, też są jakieś wydry. Ale szału nie robi, powiem wam szczerze. Że jak tu byliśmy 15 lat temu, to robiło tam największe wrażenie. Może dlatego, że w Polsce wtedy nic nie było. Wydra się bawi. No. Teraz idziemy do fioletowego, czyli świata wielkich insektów. Wszystkie takie plastikowe owady w wersji XXL. Mamy gigantyczne mrówki. Bardzo taki giganty, ale tu jest ładny model. Pszczoła na kwiecie. No i tak, my już zwiedzanie akwarium di Cattolica mam za sobą. Teraz idziemy coś zjeść. Mamy jeszcze 2 godzinki czasu, zapłacony parking do 14:30, więc wykorzystamy tę chwilę do maksimum. Zjemy i zobaczymy, ile nam czasu. Może pójdziemy jeszcze na miasto albo nad morze. Jedzonko. Menu lerch, tak? Lerch menu za 15 euro. Jakieś sardynki, ryba. Małże. Małże. Coś takiego. Frytki, makaron i szklanka wody z chlebem. Ja całe lubię. No.
Tak, więc pojedzone. Teraz jeszcze jak wychodzi się z tego całego akwarium di Cattolica, przed jest taki plac z dinozaurami i wielka piaskownica, gdzie można robić wykopaliska. No i chłopaki tutaj sobie podziwiają dinozaury. Fajne, no. Ładne, kolorowe, duże, a później pójdą pewnie na plac zabaw chwilę pokopać. I nasz czas w Katolice już dobiegnie końca. Zobaczcie, jakie to są te dinozaury. Ładny, nie? Ładny. Nawet cztery buziaczki mu dałeś. Cztery buziaczki mu dałeś? A patrz, jaki ten ma śmieszny garb. I ma taki, patrz, ten, cztery jakieś rogi u góry. Fajny. Chłopaki biegają, całują wszystkie dinozaury. Kilka milionów lat czułości. A ten to wygląda jak ptak. Jak papuszka jakaś, nie? Chyba miał jakieś pióra. A tu mamy przedstawiciela Tyrannosaurus Rex. O, a tu chyba jego ofiara, co? No, tak mi się wydaje. Jakaś kolacja albo Ceratops. Śniadanko. Zjedzone. Albo objawek. O, tutaj jest wiaderko, łopatka i sitko. Można sobie wziąć. Damy chłopak. O, proszę bardzo. Idź kopać teraz. No to weź sobie Ignasiowi. Na lampę. Tak? Co to masz? Nie wiem. Tak, ty znalazłeś, tak? Tak. Szukaj dalej. Chłopaki tutaj kopią dzielnie. Bawią się w archeologów i próbują znaleźć jakieś szczątki. Bo chyba są zakopane jakieś. My już mamy zwiedzanie akwarium di Cattolica za sobą. Tak, ja powiem szczerze, że myślałam, że tam 4 godziny nie starczą, a to okazało się, że to jest trochę jednak za dużo. Tak, no 2 godzinki zjedliśmy wszystko. Najwięcej czasu zajęło nam zwiedzanie tego niebieskiego pawilonu, bo jest największy, najbardziej rozbudowany, jak sama nazwa mówi, akwarium, czy tam to jest po prostu taki priorytetowy pawilon? Ja nie, ja powiem szczerze, że ja się byłam trochę sceptycznie nastawiona i jakby no nie rozczarowało mnie to miejsce, bo tego się właśnie spodziewałam. Było w sumie więcej chodzenia niż oglądania. Tak, znaczy tak. Ja miałem takie wrażenie, że to będzie wielkie boom, z tego co pamiętałem. Zapamiętałem to jako to wielkie akwarium, ciekawe i tak dalej, ale my tak naprawdę byliśmy we Włoszech tutaj w akwarium di Cattolica. Nie wiem, 15 lat temu? No z 10 na pewno. Na pewno 10-15 lat temu. I może to takie na mnie zrobiło wrażenie, bo w Polsce wtedy jeszcze nic nie było. A teraz jest ogród. Orientarium w Łodzi. Orientarium w Łodzi jest w Wrocławiu piękny ogród botaniczny. No i po prostu już ten poziom w Polsce jest dosyć wysoki. A no to jest lata 90, czyli. Jest nie za wiele tych zwierząt. Te nie są zbyt czyste też zbiorniki. Fajnie, co jest fajne, to też powiem takie na plus, żeby nie tylko narzekać. Jest poruszony problem śmieci w oceanach, jest poruszony problem żółwi, które się zaplątują w sieci rybackie. I coś tam jeszcze było, co też, że ryby zjadają właśnie też śmieci, że tak. W brzuchu rekina można znaleźć. No takie rzeczy, nad którymi się można trochę pochylić. Ale tak, trochę na siłę, żeby tak.
Mamy niebieski pawilon, w którym są właśnie te zwierzęta wszystkie morskie. Mamy pawilon zielony, w którym są gady, płazy, jakieś węże, jaszczurki, jakieś karaczany i tego typu stworzenia. Pawilon żółty, tam są tylko wydry i chyba jakieś kajmany albo aligatory. I tyle. I nic więcej. No i ten fioletowy to jest insekty w wersji XXL, tak, czyli wszystko plastikowe eksponaty, tak, po prostu w powiększeniu. Tak nie ma żywych po prostu układów pokazanych, tak, tylko są po prostu same eksponaty takie właśnie, nieważne czy z plastiku, czy z żywicy, no, po prostu pokazane. Duże, tak. Czyli jak ktoś jest jakby zainteresowany, no to wiadomo, że no może to być dla niego ciekawe, no ale fajnie by było może jakby były też żywe takie okazy. No, no tak, no ale mówię, no my kojarzyliśmy ten obiekt sprzed kilkunastu lat i tak jakby, no inne wrażenie było kiedyś, inne wrażenie jest teraz, bo zmienia się po prostu nasze postrzeganie i standard, którym po prostu Polska dogania Europę. Teraz już nie jest takie. Tak, jak za taką cenę, ja wiem, czy warto, szczerze mówiąc, chyba nie warto. Mi się wydaje, że są ciekawsze atrakcje w okolicy, na które można wydać te pieniążki i zwiedzić. Choć nawet wczoraj te mury mnie zrobiły większe wrażenie. No, widokowe i takie chłopaki byli bardziej podjarani tymi murami. Niż tak, teraz oni tutaj. Się w ogóle byli znudzeni, słuchajcie. Ja myślałam, że oni się najpierw się strasznie cieszyli, ale potem byli znudzeni tym tak, miejscem. Tak, następne. Tak, no co, idziemy już. Tak więc tak, no. Dopiero trochę się tutaj przy tych dinozaurach rozbudzili. Tak, 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 więc no. Kopią się w piasku. Zdajmy wideo relację, a wy sobie ocenicie sami, czy warto, czy nie warto, czy fajnie, czy nie fajnie. No, wydaje mi się, każdy ma inny gust i każdy będzie inaczej uważał. Jedni powiedzą, że było super i polecają, drudzy, że nie bardzo, a my tak... No my nie do końca, ja nie nasz styl, szczerze, nie nasz styl, no ale przyjechaliśmy tutaj pokazać chłopakom, żeby też mieli coś do zobaczenia innego, nie? Tak. No. A teraz chwilę się powiem w piaskownicy w archeologów. My pójdziemy do kampera 14.30 i coś będziemy jechać dalej, kierunek południe jeszcze. Tak jest. Wjeżdżamy na stację, będziemy pierwszy raz za granicą tankować naszego gazbanka. Ale powiem wam, że tutaj we Włoszech jest w ogóle duży problem. Raz jest problem ze znalezieniem stacji, na której w ogóle jest gaz, bo na większości nie ma, a dwa, że można zatankować co? Albo gaz, albo jeszcze osobno metan. Tak, tak, bo to chyba dla tych, wiesz, mają to jeszcze na metan. No. Tu jest, można samemu jest GPL. Okay. Nie wiem, czy podejdzie, ale podejdzie. Podejdzie? No. Gaz! Gaz! Devi aprire! Hej! Siedzimy, czekamy. Gaz tankujemy dopiero od 15, teraz mamy przerwę. Bo za benzynę i diesla można sobie zapłacić z automatu, a gaz musi tankować obsługa. I no do 15 jest przerwa, więc czekamy, bo na trasie już mam jedną stację tylko, jeszcze tylko, a tam raczej gaz nie będzie. A w butli już ten, już pustki. Mamy to prawda drugą polską, ale nie chcę się przekręcać i zmianę butli robić, więc chcieliśmy to dotankować. I co? To już! Poleciało? No. Udało się zatankować? Tak, było 8 litrów. No i okej. Okay. Zatankowaliśmy za 6 euro, 8 litrów, ale fajnie, bo pani przyniosła wszystkie końcówki, które jak ktoś by nie miał swojej przejściówki, to przymontuje i zatankuje. Jest teraz godzina 15. My jedziemy teraz w kierunku Asyżu. Nie wiem, czy uda się nam się dojechać do samego miasta, ponieważ mamy tam jeszcze 2 godziny 20 minut, a musimy się jeszcze zatrzymać gdzieś na obiad, znaleźć miejsce na nocleg, więc może być tak, że po prostu zatrzymamy się gdzieś wcześniej, a jutro sobie dojedziemy. Jutro chcemy właśnie zwiedzić Asyż i jechać w kierunku Umbrii.
co? Brawiony. Co to było? Od wycieraczki. Tam taki stycznik od wycieraczki dzisiaj musiał zawiesić, jak deszcz padał. I ona próbowała dostać impuls, chciała pójść dalej, ale nie mogło. Maska. Zaraz. A słyszałeś takie cykanie? Tak, no. Słychać było na tak, tym? Tak, słychać chyba. No, i tam słyszałem takie cykanie tam właśnie od tyłu, silniczka pod wycieraczką. I gdzieś tam właśnie musiał się przywieźć ten chyba styk albo coś. Bo po drganiach doszedłem, po dotyku. Pomacałem, wyczułem drgania. Normalnie ręce, które lecą. Doktor Queen, kurczę. Ja nie wiem, ale słuchajcie, ostatnio Łukasz mi tak, nie, sprzedajemy tego kampera, sprzedajemy, mamy go tak krótko, a co chwilę... Cały czas coś się robić, cały czas, jak w domu, to, słuchajcie, normalnie, tak, ale, no trzeba słuchać auta. Auto czasem mówi do ciebie coś i tak teraz, tak coś ciekało, no ale myślałem, że to z zewnątrz albo coś, bo tak wiecie, no diesel warkocze, te auta jeżdżą, mam takie troszkę inny głos, no i zaniepokojony to. Naprawione. Jesteś dobrym słuchaczem, z tego wynika. Jestem bardzo dobrym słuchaczem. Może to potwierdzić moja małżonka. Pochylmy się minutą ciszy nad tym. Dobra, jedziemy, słuchajcie, nie kompromitujmy się. Jedziemy dalej. Do góry, my do góry, nie na dół. Tam gdzie tamten jedzie, ten gościu, widzisz? Tak. I tam musisz skręcić, pobrać bilecik. O, tutaj. O, ale żeś ciasno stanął. Zobacz, jaki Stachu. Ty, a Stasiek, a tu twoja czapka we mną? O, już wchodzi sam do nosidła, czapkę tak? Zakłada. Już? Chodź. Chodź, pięknie założyłeś sobie czapeczkę, no. Gotowe do wejścia. Idziemy na spacer? Ignacy chyba trochę mniej. No, dobrze, zostali. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Urbino. Postanowiliśmy zrobić sobie krótką przerwę. Urbino jest w ogóle na trasie do Asyżu. I stwierdziliśmy, że się tutaj zatrzymamy. Jest to niesamowicie piękne i ciekawe miasto. Ja Was muszę od razu poprosić o wybaczenie, ale my je potraktujemy bardzo ignorancko. Na jednej nodze, a to jest miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj ono ma taką wartość architektoniczną i kulturową, że aż mi jest przykro, że o tym nie opowiemy. Nie przygotowaliśmy się, nie planowaliśmy. Szczerze mówiąc, ja chciałam się zatrzymać gdziekolwiek, żeby ugotować obiad. Oczywiście nie będziemy tutaj gotować obiad, tylko zjemy coś na mieście, ale no jest to przepiękne miasto, tutaj tworzyli wielcy włoscy artyści i na pewno warto jest mu poświęcić dużo, dużo więcej czasu. My tego czasu aż tyle teraz nie mamy. Obejrzymy sobie całe to centrum historyczne i no pokażemy Wam, co możemy. No jest mi niesamowicie przykro, bo ja też bym chciała więcej tutaj o tym mieście opowiedzieć, ale nie jesteśmy na to przygotowani za bardzo. Ale pooglądacie sobie razem z nami, mam nadzieję. O kurczę, jakie tam się w ogóle chmury kotłują. Chciałam Wam w ogóle pokazać parking, na którym stoimy, a zauważyłam, że tam chyba zaraz przyjdzie sroga burza. Parking, na którym stoimy, jest pod samym centrum, tym historycznym. To chyba najwyższy parking. Tak, znaczy to w ogóle my jak zwykle zostawimy Wam pewnie namiary w opisie do tego parkingu. Ale on jest poziomowy, słuchajcie. Tutaj mamy... Porety. Mamy parking podziemny dla mniejszych aut. Tutaj mogą jak najbardziej stawać kampery, nawet można spać, wtedy to kosztuje 18 euro doba. Tak, a 2,20 euro, 2,20 godzina dla kampera. Szukamy teraz wejścia, to jakieś chyba po bocznej stronie będziemy wchodzić. A tutaj są kasy, tak? Tu się płaci. Co? PlayStation. PlayStation. O kurczę, jaka w ogóle schowana. Jest tam. Tak? Okay. Tutaj będziemy płacić, no tak? Za parking.
O, pokażemy od razu. Trafika, godzina trafik dla kampera 2,20, cały dzień dla kampera 18 euro, a następny dzień i dalsze po 9 euro. O, fajnie, to tu można sobie stać nawet kilka dni. Chyba tędy. Patrzcie, jakie my idziemy tymi korytarzami. Nie, nie, gdzie my wyjdziemy. Ja też nie, ale właśnie to samo. Center Storico, no to chyba dobrze wyjdziemy. Jeszcze wyżej? Cały czas. O, mamo. Ale zawijasa. Zobacz, gdzie jesteśmy, no. Oj. My schodzimy na wieżę. Tak? No i z tej jeszcze jest zejście na mury. O rad, gdzie my jesteśmy? I nikogo nie ma. Gdzie my jesteśmy? Największa atrakcja tego miasta, największy zabytek, czyli Pałac Księżycowy, w którym w tej chwili mieści się Galeria Narodowa, gdzie można podziwiać pracę m.in. Rafaela Santi, który chyba w tym mieście się nawet urodził. Z tego co wiem, tu jest nawet w jego domu, jest muzeum i tam też można podziwiać jego freski. Deszcz, ale nie wiem z czego. Zawiewa chmurki tam, bo jest chyba wiatr. Tak chyba tak, i tam jest jakaś chmurka i zawiewają. Ale ja wolę takie bardziej ciaśniejsze miasto. Bo tu jest, zobaczcie, taka kawał przestrzeni. Powiedzieć, bo słuchajcie, ogólnie to jest takie miasto o otwartej przestrzeni. Jest tutaj dużo takich właśnie szerokich bardzo ulic, takie głównie się składa z placów i mało jest takich wąskich uliczek, a jak już są, to są takie bardzo klaustrofobiczne, prawie jak w średniowieczu można się poczuć. I to całe miasto jest w ogóle, zobaczcie, zbudowane z takiej jednolitej cegły, nie? Tak, tak. Po prostu tak się, nie ma innego budynku. No, jest taki jednolity styl architektoniczny. Takie trochę topórne, takie ciosane jakby, nie? Takie, no, dokładnie. To wszystko jest tak pięknie zachowane. No i tak jak mówisz, no teraz w tej bocznej uliczki, więc trochę spokoju jest, ale zawsze się normalnie taki przeciąg, że nie szło myśli zabrać. Tak, jest w ogóle zimno, słuchajcie. Zimno, tak. Jest naprawdę zimno, ludzie tutaj w kurtkach chodzą, a my się tak wybraliśmy. Ale pięknie jest. Jest piękne to miasto, na pewno ma taki swój urok, ale powiem wam szczerze, że bałabym się tutaj chodzić wieczorami. I ogólnie jak byliśmy w Gradarze, to Gradara jest taka, przywodzi na myśl takie ciepło domowego ogniska, a tutaj jest tak nieprzystępnie, nie? Takim chłodem, tak, bo na przykład tutaj jest, wiesz, i przenośni i tak naprawdę. Tutaj nagle jest tak pusto, tak. Taka uliczka jesienna się robi i nie wiadomo czego się dobra spodziewać, dokładnie, nie? Dokładnie, a tam, właśnie w Gradarze było pełno różnych stoisk kolorowych, ale niekolorowych. Ale na mnie to chodzi, Gradara była taka po prostu mniejsza, ciaśniejsza i przytulniejsza po prostu.
Słuchajcie, lecimy na parking, bo już nam się kończy czas. I kupiliśmy sobie przekąski. Chłopakom po kawałku pizzy, bo tutaj we Włoszech sprzedają pizzę też na kawałki, można w takich kwadracikach kupić. I słuchajcie, każdy myśli, że takim typowym włoskim fast foodem jest właśnie pizza, to jest nieprawda, bo typowym włoskim fast foodem jest piadina. Co chciałbyś mi powiedzieć, kochanie? Tak, będziemy chodzić po tych kręconych schodach teraz. A my kupiliśmy coś podobnego do piadiny, czyli sfoliatę. To jest akurat co? To mi jeszcze inne schody. No, to nie wiem, którymi pójdziemy. Podbudowo. To jest też taki placuszek, tylko on mnie osobiście bardziej smakuje, już troszeczkę nadgryzłam. Jest taki bardziej chrupiący, więcej jest w nim oliwy. I to jest taki typowy przysmak właśnie z Urbino. Także jeżeli kiedyś będziecie, to polecam. I piadinę na przykład też wszędzie tutaj sprzedają. Gdziekolwiek nie pojedziecie, tam kupicie piadinę, to też jest taki placek przekładany tak naprawdę wszystkim, głównie jakąś szynką, serem albo warzywami grillowanymi, także są różne rodzaje. Smacznego! Wjeżdżamy powolutku do Umbrii, można powiedzieć, że jesteśmy w sumie w połowie Włoch, a wygląda tak, jakbyśmy byli na północy. Są same góry, rzeki, tunel za tunelem, ale do tego wieje tak silny wiatr, że zastanawiamy się, kiedy nam przewróci kamper. Zobaczcie, rzeczka, górska rzeczka, tutaj takie wysokie góry. No. Nie spodziewałem się, że środkowe Włochy są takie górzyste. Myślałem, że to jest bardziej taki wypłaszczony teren, ewentualnie delikatne górki po góreczki, a tutaj jak w Alpach. Ale ogólnie stwierdziliśmy, że Włochy są bardzo wyżynnym krajem. No. Tutaj coś wydobywają, aha. Tu coś wydobywają. Ale walka z wiatrem trwa. Tak, wieje strasznie, słuchajcie. Dzisiaj jest w ogóle taka pogoda bardzo dziwna. Jest zimno, pada deszcz, ale ten wiatr po prostu jest tutaj taki przejmujący. Jadę z górki, a czasem myślę, jakbym jechał pod górkę, bo auto tak trzeba żyłować. No i rzuca bardzo. Widziałeś, jakie tu jaskinie były? Matko, jak pięknie. Zatrzymaliśmy się na wieczorny postój. Na trasie znaleźliśmy taki parking z pięknym widoczkiem. Jesteśmy godzinkę od Asyżu. I tutaj postanowimy się pokąpać, ogarnąć i spać. Jutro rano 60 km i jesteśmy w Asyżu, więc mamy cały dzień na zwiedzanie tego pięknego miejsca. A pokażę wam jeszcze na koniec, jak wygląda ta miejscówka. Zobaczcie, tu stoi kamper. Takie piękne góry. Mamy dostęp do wody. I taki zachód słońca. Na koniec tego dnia. Tego vloga będziemy aż się kończyć, bo będzie troszkę przydługi. A jutro ruszymy z nową przygodą. Mamy jeszcze sąsiadów, tam jedni stoją, tutaj stoją drudzy, tak więc mamy towarzystwo na nas.